To były wyjątkowe święta Wielkiej Nocy, liturgia Wielkiego Tygodnia, a także msze w Wielką Niedzielę i Poniedziałek odprawiane były praktycznie w pustych kościołach. Nie było też tradycyjnego święcenia pokarmu w sobotni poranek, tylko symboliczne błogosławieństwo, jak tu w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach. Nie było też procesji wokół świątyń w niedzielny poranek podczas rezurekcji. Msze z kozienickich kościołów można było oglądać w mediach społecznościowych, a także na naszej antenie. Siostry, bracia, wy, którzy jesteście cichymi bohaterami tych dni, służba zdrowia, ale także do chorych, do tych, którzy są w domu. Te święta są innymi świętami. Wielu nie ma z nas w naszych kościołach. Większość z nas jest w domach, ale nie wszyscy. Niektórzy w miejscu kwarantanny, inni w szpitalach, inni na stanowisku pracy, takim czy innym. Wielu z dala od rodziny. W czasie mszy nie dało się uniknąć tematu pandemii koronawirusa. Modlono się za ofiary i dziękowano tym, którzy z pełnym poświęceniem walczą o ludzkie życie. A szczególnie pozdrawiamy ludzi chorych i tych, którzy o chorych się troszczą, którzy chorych leczą, cały personel medyczny, wszystkich tych, którzy dbają o poczucie naszego bezpieczeństwa w ramach miłości bliźniego. Szczęść Boże.